Witamy w kolejnym odcinku Na Gorąco Bank. Oraz Przemysław Gawin. Dzisiaj Drużyna wreszcie wygrała i ze Stabilem Olsztyn 1-0. No i to zwycięstwo czekaliśmy na bardzo długo, bo wczoraj minęły 2 miesiące. No i w końcu jest. No jest, no i chyba najlepszy to był moment na przełamanie. Ten mecz ze Stabilem, no może nie układał się od początku spotkania tak, jakbyśmy sobie tego życzyli, no ale nikt nie powiedział, żeby trzeba grać pięknie, tylko po prostu trzeba wygrywać spotkania. My w ostatnich meczach graliśmy bardzo ładnie, graliśmy ładną piłkę, ale brakowało tego, co najważniejsze, brakowało tych 3 punktów. Dzisiaj się to udało, mimo no, takiej, może momentami topornej gry, ale no, najważniejsze jest to, co w sieci, te 3 punkty. I w końcu się to udało, w końcu mamy ten 23 punkt w tym sezonie, no i można nieco bardziej optymistycznie, myślę, patrzeć w przyszłości. No tak, ale też Saski troszeczkę mnie zaskoczył, że powiedział wprost, że specjalnie troszeczkę tak oddał prowadzenie gry rywalowi. Chyba Stomil też tego się nie spodziewał, ale te pierwsze 45 minut, no to szczerze mówiąc, mieliśmy sporo szczęścia, że Stomil jednak nie prowadził, zwłaszcza ta sytuacja Marcela Ziemana. Tutaj trener Tomasz Asenski wyraźnie mówił, że zawodnik powinien prawą nogą to strzelać i pewnie byłoby 1-0 dla Stomilu i ten mecz ułożyłby się inaczej, a tak próbował lewą i no i trafił tylko w boczną siatkę. Trzeba przyznać, szczęście mieliśmy. Tak, szczególnie w tamtej sytuacji bardzo dużo szczęścia, furę szczęścia mieliśmy w tamtej sytuacji, natomiast no, mimo wszystko Ziemian był jednym z lepszych zawodników w Stomilu Olsztyn w tym spotkaniu. No, mimo tego, że nie wykorzystał tamtej sytuacji, to w kilku sytuacjach pokazał się z bardzo, bardzo dobrej strony. Natomiast co do drugiej drutek zbytowej, myślę, że Tomasz Asenski nie spodziewał się, tak jak wspominasz, tego. No, my się tego nie spodziewaliśmy, szczerze mówiąc. My myśleliśmy, że znowu drutek zbytowa będzie w taki sposób, że przejmie kontrolę nad spotkaniem, no i gdzieś będzie budowała te ataki pozycyjne, natomiast dzisiaj plan na to spotkanie był nieco inny. Wytowia się cofnęła nieco bardziej do defensywy i gdzieś próbowała bardziej zaskoczyć rywala niż samemu skonstruować akcję pozycyjną, akcję z akcji pozycyjnej właśnie. Natomiast no, też nie brakowało takich sytuacji z akcji pozycyjnych, natomiast tego było zdecydowanie mniej niż w innych spotkaniach. Widocznie to był dobry sposób, no bo skończył się na tyle skutecznie, że wygraliśmy to spotkanie, także myślę, że to może być, może w kolejnych spotkaniach będzie to jakiś też sposób na pokonanie rywali, właśnie momentami oddanie inicjatywy i takie nieco głębsze cofnięcie się do obrony, bo Bytowia przyzwyczaiła do tego, że to ona kontroluje te spotkania, no ale w tym spotkaniu pokazało też to, że czasami dobrze coś zmienić i właśnie taka zmiana pomogła dzisiaj temu, że wygraliśmy to spotkanie. No właśnie, no, styl dzisiaj nie był ważny, prawda? Dzisiaj ważne były 3 punkty, 3 punkty one dzisiaj są i nasza sytuacja wygląda troszkę lepiej, bo byłoby gorąco, gdyby tutaj była porażka albo remis, a wiadomo, że Stomil ma jeszcze jeden mecz mniej. Wiadomo, Bytowia nie potrafiła zdobyć bramki i chyba takim zawodnikiem, który lubi przełamywać serię, jest Michał Jakubowski. Kto jak nie on, można chyba powiedzieć. Znów Jakubek no, sprawia, że tej serii już nie ma bez zdobytej bramki. No i trzeba przyznać, że powrót Jakubka tutaj do Bytowa to był transferowy strzał w dziesiątkę. Tak, dokładnie. Dzisiaj wspominałem o Jakubowskim, o tym transferze Jakubowskiego też w relacji radiowej, że no to był jeden z tych zawodników, który się sprawdził, który jest takim największym plusem z tych transferów. Oczywiście jest Kuzra, który moim zdaniem dzisiaj zagrał bardzo, bardzo dobre spotkanie, nie mogę się go nachwalić w czasie relacji, ale bardzo dobre spotkanie. Gdyby nie on, to tak naprawdę tej bramki na 1-0 by nie było, no bo to on. I też gdyby nie Sebastian Kamiński, bo ta wrzutka perfekcyjna. No dokładnie, no tutaj w kilku też innych sytuacjach Kuzra pokazał, że ma szybkość i tutaj się trochę zdziwiłem, bo tak nie znałem go z tej strony tak naprawdę. W poprzednich spotkaniach nie pokazywał aż takiej szybkości. To pokazuje, że naprawdę no mimo wszystko ta prawa strona to może być jego taki konik w kolejnych spotkaniach. Natomiast Kamiński tak, do przodu ładnie, naprawdę fajnie, kilka fajnych wrzutek, kilka dobrych zagrań, ale do tyłu no to miał problemy momentami. Ale za to myślę bardzo fajny powrót zaliczył Fran González, bo zastąpił Łukasza Wróbla, który z Kończanką no zagrał słabo, tutaj nie oszukujmy się. Dzisiaj wyszedł Fran González i miał tam parę, wiadomo, jakichś tam błędów z wyprowadzaniem piłki, może niezbyt dokładnym wybiciem, ale poza tym to czyścił parę razy i pamiętamy taką sytuację, kiedy Siemaszko był bardzo bliski do bitki i gdyby nie interwencja Frana, to pewnie byłoby też 1-0 dla Stomilu. Tak, no było takich kilka sytuacji, kiedy Fran, mimo tego, że on popełnił dzisiaj parę błędów, ale on się starał je naprawić i to jest dosyć duża zaleta tego zawodnika w tym spotkaniu, że mimo, że popełniał te błędy, no to od razu biegł i starał się je naprawić, a też w kilku sytuacjach no właśnie ratował zespół, nawet przez stratę bramki, także bardzo udany powrót i bardzo udanie zastąpił Łukasza Wróbla w wyjściowej jedenastce. No i myślę, że takim występem może sobie dużo
dużą taką pewność siebie, tak, bo właśnie tego słowa mi zabrakło, takiej pewność siebie może zyskać i też dużo może zyskać w oczach samego trenera Adriana Stawskiego, który też postawił na niego dzisiaj, on te szanse wykorzystał, no i myślę, że w kolejnych spotkaniach może właśnie Franny Gonzalez, no kolejnych spotkaniach, no mamy dwa do końca sezonu, no spotkanie ligowe jedno i spotkanie pucharowe, no to tutaj nie można aż tak mówić, że w kolejnych spotkaniach. No ale jeżeli jeszcze dobrze potem przepracuje okres przygotowawczy, to zobaczymy, czy ten zawodnik, przynajmniej jak na razie do tej pory, ma duże szanse, aby gdzieś się na dłużej zagłosić w wyjściowej jedenastce. No tak, Brutex Bytowia dzisiaj wygrywa 1-0. No i w końcu chyba też muszę powiedzieć, że nie tylko my sami możemy wierzyć w Bytowie jako kibice, jako tutaj działający blisko klubu, ale też sami zawodnicy mogli ponownie uwierzyć w siebie, że jednak potrafią. Tak, dokładnie. No, też zabrakło trochę tej wiary ze strony kibiców w ostatnich dniach, tygodniach. Sami zawodnicy no, też nie dawali za dużych powodów, żeby gdzieś ten klub, może była jakaś duża wiara, no ale mimo wszystko trochę tej wiary w niektórych kibicach zabrakło przed tym spotkaniem. Już niektórzy chcieli zwalniać trenera Stawskiego, także no, to już chyba była lekka przesada. Natomiast no, dzisiaj ten zespół pokazał, że no potrafi walczyć i potrafi wygrywać spotkania, gdzie już wiele osób już zaczynało skreślać i tutaj z Bytowie, i trenera Stawskiego i w ogóle ten sezon uznawali za stracone, jednak jeszcze mamy sporo meczów, jeszcze ja bym takich pochopnych decyzji nie podejmował, nie wyciągał tak to szybkich. To jest nice pierwsza liga, prawda? Tutaj wszystko jest możliwe, pamiętamy co było w zeszłym sezonie z Górnikiem Zabrze chociaż. No dokładnie, no tutaj tak naprawdę teraz, no, tutaj jest tak duży ścisk tabeli, że tak naprawdę kilka meczów wygrasz i jesteś w czubie tabeli. Mówienie już na tym momencie, że sezon jest stracony i że trener jest do wymiany i większość składu powinna odejść, no to jest jednak trochę niepoważne moim zdaniem. Ale zmiany są potrzebne, na pewno ktoś tutaj zasili w zimowym okienku transferowym. Ja nie mówię, że nie mamy robić w ogóle żadnej zmiany, bo na pewno przyda się ktoś do ataku i to bez dwóch zdań. Tam jest potrzebna jakaś alternatywa dla Surdykowskiego, natomiast no, nie można też mówić, że wszystko jest źle i że już nie mamy szans, że w ogóle spadniemy w tym sezonie z pierwszej ligi, bo tak na pewno myślę, że tak nie będzie. Myślę, że jednak to się wszystko na tyle dobrze poukłada, że jednak gdzieś coś tam zrobimy jeszcze w tej pierwszej lidze. No i zobaczymy, jak to w kolejnych spotkaniach będzie wyglądało. Mam nadzieję, że to spotkanie ze Stobielem Olsztyn będzie takim dobrym rozpoczęciem, takim przełamaniem złej serii, która będzie takim efektem jakby kuli śnieżnej, że w kolejnych spotkaniach my gdzieś będziemy dalej punktować, a nie będzie to tylko taki jednorazowy gdzieś wypadek przy pracy. Ostatnio mówiliśmy o syndromie Tomasza Kafalskiego, tak, że dwa sezony, 24 punkty. Na razie mamy 23, więc ten Stawski ma jeszcze szansę poprawić ten wynik po rundzie 7. Może będzie taki sam, kto wie, zobaczymy, ale jedno się zmienia. Ten trener Kafarski już nie potrafił wygrać żadnego meczu w listopadzie, jeśli dobrze pamiętam, prawda? Tak. No. A z KSM Katowice? To czasami a tak, rzeczywiście, tak, był jeden taki mecz. A więc jednak potrafił ten Kafarski wygrać, no ale ta końcówka była już niezbyt dobra. Dzisiaj mamy przedostatnią kolejkę, jest zwycięstwo. Mamy przed sobą mecz u siebie, także no nic tylko wygrać, nic tylko tę serię podtrzymać. No, właściwie rozpocząć i kontynuować. Dzisiaj udało się rozpocząć, a mam nadzieję, że będzie się udało kontynuować w kolejnym spotkaniu. No i oby tak się stało, a my za dzisiaj już dziękujemy i z tego Olsztyna dla nas bardzo szczęśliwego. Żegnają się z Państwem Krystian Błank oraz Przemysław Gawin. Do zobaczenia.